do rekordów swoich życiowych. Pogoda jest znakomita, bo 12-13 stopni to jest ideał, wiatr nie będzie przeszkadzał. Więc wszystkiego dobrego na trasie. Do zobaczenia w Bolenie. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wasi! Wasi bez znaku, moi drodzy. Powodzenia! Rozkładajcie ukośnik i pamiętajcie, że są... ...to przykrywa się. Na pewno sobie super macie radę, bo jest publiczność, ludność, zatrzymanie tramwaja. I zobaczenia w Bolenie. Pozdrawiam, jak super! Brawo!
kocie. Jak przybiegną wszyscy zawodnicy, zdradzamy, która osoba, czyli który zawodnik dzisiejszego biegu dostanie nagrodę od firmy Masmal, czyli telewizor 40-calowy. Brawo! Brawo, Aneta, tak? 182, to Aneta. O, prosimy się nie zatrzymać.
zatrzymywać już za linią metry, żeby nie wpadli rozpędzeni zawodnicy następni. Brawo! Czeka nas elektryzująca... Zbliża się trzeci zawodnik i jest to Piotr Suchenia, proszę Państwa, Piotr Suchenia z Dyni, fantastyczny zawodnik, 34 lat, zwycięzca wielu biegów. Brawo! Brawo! Zawodnicy zmęczeni, kolejny szósty zawodnik z numerem 78. Brawo! Brawo! Rozmiar 275 i ci zawodnicy będą teraz zmierzać tutaj do mety w coraz mniejszych odstępach. Tutaj już grupy, zawodnik, dopingujmy go, zawodnik nabawił się chyba na trasie jakiejś kontuzji. Czyżby to skurcze, czyżby może jakaś kontuzja w treningach kilkaset kilometrów miesięcznie. Te urazy odkładają się, zawodnicy mają prawo doznać kontuzji podczas nawet tego. Rekordy życiowe o miejsca w kategorii. Zawodnicy zmierzają do mety. Mamy już ponad godzinę. Pan Henryk, który zajął przed dwoma miesiącami. Zadowolony pan się z wyniku? Pana Jumskiego? Spotkałem się, miał biegać. Rywalizacja na trasie trwa. Kolejni zawodnicy tutaj dodawali do mety, widać. Tak, żeby w kategorii generalnej już około 40 zawodników na mecie. Można po prostu to przebiec. Drugą panią i zapewne, tak na moje oko, jest to... Ja będę kiwał ręką, jak on będzie. Drugie zawodniczki na mecie na maraton budząc lewo. Krystyna tutaj z Wielkopolska, Jadańska, Mistrzostw Polski. Możemy już oglądać tutaj na biegach publicznych, nie tylko. Który wynosił godzinę 23 minuty i 13 sekund. Obecny rekord godzina 21:52. Dość trudna, pagórkowata trasa, jednak malownicza. Zawodnicy lubią przyjeżdżać do Grudziądza ze względu właśnie na przebieg tej trasy. Fantastycznym finiszem. Jakieś tutaj cenne profity wynikające pewnie z miejsca w kategorii biegowej? 30, tak, wieku. Z różnym doświadczeniem, z różnym stażem biegowym stają i decydują się na udział w biegach półmaratońskich. Nie przeszkadza im to kończyć limit. To jest jednak dystans. Kamila z Konic. Wielkie gratulacje. Podobnie teraz taką walkę tutaj toczą, żeby nie przegrać 7 minut. Jest fantastycznym wynikiem zarówno wykonania mężczyzny i z takim wynikiem może jeden. A tutaj mamy zawodnika z flagą. Proszę sobie wyobrazić 21 km z flagą. Czy tą flagę ktoś panu podał teraz na tych finiszowych metrach? Czy cały dystans pan brał udział właśnie z tą flagą? Ostatni kilometr. Gratulujemy. Czy to jest nazwa klubu? Fantastycznie. Gratulujemy. Kolejni zawodnicy na mecie.
O, mamy kolejną panią numer 5, fantastyczna zawodniczka, zdecydowanie czołowa średniaczka, średniodystansowczyni naszego kraju. Kolejni zawodnicy, radość ze zwycięstwa. Kiszka szkurzy się za tym zawodnikiem i niewiele brakowało. Zawodnicy. Tutaj mamy zawodnika numer 278, imidż taki jak Bronisław Malinowski, wspaniały wąs, wspaniała fryzura. To była inspiracja naszym mistrzom olimpijskim. Jak dzisiejszy wynik? Kamalińskiego gratulujemy. Triumfu nad własnymi słabościami, triumfu wynikającego z radości, pobicia rekordów życiowych, miejsc w klasyfikacjach wiekowych. Mamy w tej chwili 84 zawodników na mecie, także jeszcze blisko 450 jest na trasie. Proszę Państwa, jaka radość, głośna radość. Ale ma prawo zawodnik po tych 21 km i 90 km. Sławą i Bulka, żony Wojska Polskiego z Centrum Szkolenia Państw Ludowych poznamy go do sobie, że gratulujemy kolejnego medalu startu. W setnej pozycji, numer 404, pan Paweł Zakrzewski z Grudziądza. Mamy tutaj czwórkę, pan Andrzej Kuzowski, również z Grudziądza. Jednak tutaj trzeba dodać, towarzystwo jest nie tylko lokalne, przyjeżdżają zawodnicy z całej Polski, ze Śląska, z Dolnego Śląska, z Wielkopolski, praktycznie cała Polska, no i oczywiście z odległej Kenii, tak jak nasz Bonifacy Duba, dzisiejszy zwycięzca. Przypomnijmy z wynikiem godzinę 12 minut słuchania. Paweł Sadowski, tata synka czy córeczki, dajmy właśnie przykład, dźwigajcie. Będzie to jakiś sposób, jakaś metoda do wychowania następców mistrza. O, proszę, tutaj tata zapewne jest numerem 60. Ze swoją córeczką, tak? Jak się przekonuje? Będzie biegać? Będzie być może następczynią naszych fantastycznych. Zostaje jeszcze 400 zawodników, proszę Państwa, 400 zawodników zmaga się tutaj z pakunkami na trasie Grudziądz-Królewo. Także jeszcze mniej więcej przez półtorej godziny będą tutaj biegać na linię mety zlokalizowanej przy Pałacu Hanza. Przypomnijmy, na terenie kompleksu Pałacu Hanza można udać się na posiłek do restauracji w hotelu Hanza. Tutaj jest sobie w trenerze. Pomimo, że jesteś tu również bliskiej odległości parku liniowego, największego parku liniowego w Polsce, do korzystania z niego tutaj atrakcji również zapraszamy. Kolejni zawodnicy na mecie w coraz większych grupach biegają, coraz chęci się tu robi. Także... Zmęczeni, zmagamy to dzisiaj z pogodą, wiatr, za każdym pozwalał niestety uzyskiwać jakieś tutaj
dowiadujemy, niektórzy poprawiali swoje rekordy życiowe, czyli jednak można. Na trasie właśnie z Górnego do Lewa też poprawiać rekordy życiowe. Rywalizacja zawodnicy w ogromnych grupach biegają, ale walczą o te ostatnie sekundy. Te finisze na tej alejce parkowej są niezwykle pasjonujące, nie mniej pasjonujące niż finisze tutaj z Wicy. Walczą wciąż o swoje rekordy życiowe. Te podniesione w górę ręce świadczą o tym, że zapewne jakieś cele zostały zrealizowane, czy to cele wynikowe, czy cele wynikające z zajętego miejsca. Ale radość jest ogromna. Wiążące z przeszkodami koronny dystansie Bronka Wajnowskiego. W Rulewie chyba pierwszy na metę wpadł tenijski zawodnik. Tak, zwycięstwa z zeszłego roku Bonifacy. Jest szczęście. I kończy następna zawodniczka. Brawo! Makijaż nietknięty. Pięknie na starcie, pięknie na mecie. Z 10-kilogramowym odważnikiem na prawym ramieniu. Brawo! Dziecko trochę wytrzęsione, ale szczęśliwe. I pan z numerem 479, gratulacje serdeczne. Ależ finisz!